Robimy takie ciasto francuskie z boczkiem i serem żółtym, ale jeszcze do tego dorzucimy troszkę szpinaku, tak żeby było troszkę zieleniny, lepiej to będzie wyglądało. Przepis bardzo prosty, kupujemy ciasto francuskie w sklepie. Ja tutaj zamiast jajka można dodać rozszczepane jajko, wysmarować tutaj te ciasto, ale ja użyję akurat tego sosu paprykowego z tego mojego przepisu, który tam gdzieś zamieściłem. Co jest mega dobry, tak jak mówiłem, czy to do pizzy, czy do jakichś innych takich właśnie rzeczy, to jest rewelacja. Jak nie mamy, to możemy dodać jakiś inny, możemy mieć jakiś kupny ajwar, jakiś paprykowy, czy coś podobnego, ewentualnie jakiś tam ketchup, czy jakiś przecier pomidorowy, troszkę gdzieś rozmieszany z wodą. Ale proponuję zrobić ten sosik, bo do pizzy, czy do czegoś innego jest naprawdę mega smaczny. Tutaj też z tym ciastem francuskim będzie to bardzo dobre połączenie, także tutaj troszkę wysmarujemy sosem tym paprykowym. On jest taki słodko ostry, także tutaj połączenie będzie fajne. Tyle myślę wystarczy. Na to położymy boczek wędzony. Ja tu mam dwa opakowania, ale myślę, że nawet może i w jednym się wyrobię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A zrobimy na jednym, żeby to potem dobrze ładnie zrolować, to zrobimy na jednym opakowaniu boczku. Do tego robimy troszkę szpinaku, tak żeby to fajnie wszystko kolorystycznie wyglądało. Doda to troszkę innego smaku. Ser żółty zazwyczaj jak robiłem takie jakieś zawijańce, dawałem mozzarellę tartą, ale jest problem ze zwinięciem, dużo wylatuje, później nawet przy krojeniu jest to troszkę uciążliwe, także lepiej jakiś ser sobie kupić w plastrach i dużo to jest wygodniej później pociąć, nie wylatuje nam ten ser, także tutaj jest dużo łatwiej zrobić takie pizzerinki czy jakieś inne przepisy właśnie z serem w plastrach. Tam trochę tej zieleniny, żeby troszkę to było zdrowsze. Tyle wystarczy. Na to położymy ser żółty. Piekarnik możemy, wiadomo, włączyć na 190 stopni. Będziemy to piec jakieś 17 do 20 minut. Z góry możemy rozczepać jajko, możemy posmarować z góry jajkiem. Ja tu mam akurat białko, także białeczkiem to posmaruję. To dobrze, by się to ładnie wszystko przerumieniło. Akurat paczka sera też wystarczyła. Już będziemy na bogato, będziemy plasterka zostawiać. No i wszystko to musimy zrolować teraz. Ładnie. Mamy zrolowane, potniemy na takie jakieś słuszne kawałeczki, położymy do góry, posmarujemy jajeczkiem i będziemy to zapiekać. I wyszło tyle akurat kawałeczku, także ja teraz posypię troszkę do środka ziół prowansalskich, bo zapomniałem sobie posypać na sos, ale to później jeszcze przykryjemy białkiem, także sos też jest dość aromatyczny, tak też są przyprawy w tym, także tutaj nawet to się zapomni, to zbytnio to nie wpłynie na komfort. No, ale troszkę damy. Można dać coś jutrzejszego, jak nie mamy takiego sosu, byśmy robili samym białkiem, czy tam jajkiem wysmarowane ciasto, także tu możemy dać sobie więcej przypraw wtedy.
Ja tutaj akurat mówię, daję sos taki paprykowy, słodko-ostry, także tutaj nie będę się bawił z jakimiś przyprawami mocniejszymi, bo i tak ten sos jest dość aromatyczny. Wysmarujemy wszystko tutaj białkiem. Dałem dość dużo tutaj, jak było widać, i sera, i szpinaku, bo troszkę problem natury technicznej, chodzi o zwinięcie, ale jakoś się to udało ogarnąć. Jakbyśmy nie dawali szpinaku, bo nie musimy, w przepisie oryginalnym jest, nie ma szpinaku. Ja to chciałem, żeby tak troszkę było kolorystycznie, też fajnie, bo sos będzie fajny tutaj, akurat połączenie takie ciekawe. Szpinak często się dodaje do takich właśnie różnych przystawek, także przez to skusiłem się na ten szpinak, ale możemy zrobić bez szpinaku, jak nie lubimy, sam tylko ser żółty, boczek, wysmarowane ciasto jajkiem i tyle. I zapiekamy tak do 20 minut, jakieś 190 stopni. Pieczenie dobiegło końca, tak to wygląda troszkę. Zrobiłem błąd ze względu na to, że słabo troszkę połączyłem przy zwijaniu. Mogę bardziej docisnąć, tak by się to nam wszystko nie rozplaszczyło, ale to już taki mój błąd. Także jeżeli byśmy robili, no to musimy bardziej to skumulować. Tak się prezentują, do tego sos czosnkowy i mamy super przekąskę. Bardzo szybko się robi, tak jak było widać, kilka minut i mamy taką przekąskę już zrobioną.